Witam bardzo serdecznie i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak przerabia się oczka lewe. W poprzednich filmikach poznaliśmy, jak robi się oczka prawe w robótce na płasko oraz jak robi się oczka prawe w robótce naokoło i pokazywałam, jakie są różnice, że w robótce płaskiej wychodzi nam wzór francuski, w robótce naokoło wychodzi nam wzór jerseyowy. Dzisiaj zajmiemy się robótką na płasko i pokażę Wam, jak przerabia się oczka lewe. Przystępując do wykonania oczek lewych, przerabiamy w ten sposób, że ja sobie pierwsze oczko oczywiście zdejmuję. Tak jak przy oczkach prawych mieliśmy nitkę, którą przerabiamy od zewnątrz, czyli była nitka, była robótka i byłam ja. Natomiast przy wykonaniu oczek lewych robimy w ten sposób, że nitkę mamy pomiędzy robótką a mną i wbijamy drut w oczko i przerabiamy. Wbijamy drut w oczko i przerabiamy. I teraz bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, o, bo wbijamy sobie w taki sposób, żeby to oczko tutaj było, tutaj, żeby to oczko nie było skręcone. I w taki sposób przerabiamy. Jeżeli byśmy wbijali w ten sposób, to tu by nam się to oczko przekręciło. I teraz zobaczcie, jeżeli oczka lewe przerabiamy na oczkach poprzednio prawych, to przerabiamy w ten sposób. Przerabiamy w ten sposób. Tutaj łapiemy za tą nitkę przodującą, która jest z przodu naszej robótki, która jest jakby... Zobaczcie, bo oczko się w taki sposób układa i tutaj wbijamy tak, żeby nie przekręcić tego oczka i przerabiamy w taki sposób, żeby nie przekręcić, zobaczcie, żeby nie przekręcić tego oczka. Ono musi być calusieńki czas, oczko musi nam się układać, o, w taki sposób, żeby było proste. I przerabiamy, ono musi być u podstawy otwarte i przerabiamy.
przerabiamy. I tak przerobię sobie do końca rzędu i za chwilę Wam pokażę, jeżeli będę robiła oczka lewe dalej. I też nam wtedy wyjdzie wzór francuski, nie różniący się zupełnie niczym od wzoru francuskiego, który robiliśmy oczkami prawymi. Dlatego, że oczko lewe jest to po prostu odwrócenie oczka prawego. Tutaj na robótce naokoło mogę Wam to pokazać. Z tej strony mamy oczka prawe, natomiast z tej strony mamy oczka lewe. I teraz zobaczcie, przerabiając kolejny rządek oczek lewych, nie mogę już się wbić tak samo, jak się wbijałam tutaj za tą nitkę, która jest ode mnie, tylko muszę się wbić w ten sposób, bo tu zobaczcie, mam wtedy oczko proste, czyli inaczej się wbijamy, jeżeli przerabiamy oczka lewe na oczkach prawych, a inaczej, jeżeli oczka lewe na oczkach lewych. Teraz muszę złapać za tą tylną nóżkę. Ta tylna nóżka w tej chwili jest nóżką przodującą, i muszę ją złapać w ten sposób. Zobaczcie, łapię od lewej do prawej i przerabiam tak, żeby to oczko tutaj, tak jak widzicie na moim palcu, było oczkiem otwartym. W taki sposób, zobaczcie, żeby... I oczka muszą być otwarte. Tu oczywiście będziemy mieć takie przejście z oczek prawych na lewe, ale ja teraz przerobię kilka rządków oczkami lewymi i tak jak i Wam pokażę, jak to wychodzi. Natomiast tak jak widzieliście, pierwszy rządek łapałam za przednią nóżkę, bo ta przednia nóżka była przodująca, a teraz łapię za tylną nóżkę, ale cały czas tak, żeby oczko było u podstawy otwarte, tak jak to widać dokładnie. I przerabiam do końca rządka. Ja przerobię teraz kilka rządków oczek lewych poza kamerką i pokażę Wam, jak to wychodzi, i później jeszcze raz pokażę Wam bardzo pomału wykonanie oczka lewego. I tak wychodzi wzór francuski oczkami lewymi. Ja widzę, że troszeczkę robię oczka lewe luźniej, ale gdybym wzięła druty o pół numeru mniejsze, to wyszłoby mi identycznie. Te wzory nie różnią się niczym. Tu jest tylko ta linia, gdzie jest przejście z oczek prawych na oczka lewe. Jest to wzór obustronny, po obu stronach wygląda tak samo, także nie ma znaczenia, czy robimy oczka prawe, czy robimy oczka lewe. Tylko we wzorze francuskim pamiętamy o tym, że jeżeli robimy oczka prawe, to robimy oczka prawe. Jeżeli robimy oczka lewe, to robimy oczka lewe. I jeszcze raz pomalutku pokażę Wam, jak wykonywać oczko lewe w robótce na płasko, jeżeli chcemy zrobić wzór francuski. Zobaczcie. Tutaj mamy w ten sposób ułożone oczko, ono jest tutaj przy podstawie, tutaj musi być otwarte, więc musimy tak złapać oczko, żeby to było otwarte, i przerabiamy. Łapiemy w ten sposób, tutaj łapiemy w ten sposób i przerabiamy. Łapiemy w ten sposób, od lewej do prawej wbijamy drut w oczko i przerabiamy. Nitkę zawsze mamy pomiędzy robótką a sobą, czyli tutaj z przodu robótki. Przy oczkach lewych mamy tutaj zawsze nitkę i przerabiamy oczka lewe w ten sposób. Ja dlatego cały czas mówię, nie patrzcie na to, za którą nóżkę łapiemy. Łapiemy za tą nóżkę, żeby oczko było otwarte w ten sposób.
ten sposób. Jeżeli byśmy teraz chcieli zrobić oczko prawe, to byśmy też łapali za tylną nóżkę, tylko nitka by była tutaj, od tyłu. W ten sposób byśmy zrobili oczko prawe. Oczko prawe od oczka lewego różni się tylko tym, że albo mamy nitkę od tyłu robótki, albo od przodu robótki. A za którą nóżkę łapiemy, to ja do znudzenia powtarzam. Za tą nóżkę łapiemy, żeby oczko nie było zamknięte u podstawy. W ten sposób łapiemy. Dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnego filmiku, gdzie będziemy robić oczka lewe w robótce na około. Dziękuję.